Cześć. Moje dzisiejsze nagranie należy traktować jako kontynuację nagrania z zeszłego tygodnia, a także nagrania dotyczącego mrocznej nocy Ziemi. Ja już niejednokrotnie wspominałem o tym, że na naszą planetę nieustannie spływają coraz to nowsze, wyżej wibrujące energie, które mają ogromny wpływ na nasze życie. Mówiłem również o tym, że w momencie, gdy nasza czakra serca jest zamknięta, my nie mamy bezpośredniego dopływu tak naprawdę energii do naszego istnienia, do naszego życia, do naszego ciała i wówczas jesteśmy zależni od energii, które gdzieś tam potencjalnie istnieją w naszym otoczeniu. I teraz jedną z takich olbrzymich, ogromnych energii, która ma potężny wpływ na nasze życie jest gwiazda centralna naszego Układu Słonecznego, czyli Słońce. I teraz jak się okazuje, ta gwiazda przechodzi konkretne cykle 11 z wzrastającej i malejącej stopniowo aktywności. Cykl, który trwa obecnie jest cyklem 25, odkąd ludzkość zaczęła tak naprawdę prowadzić pomiary tych właśnie wzrastających i malejących energii. I on zaczął się obecnie w roku 2019. I teraz, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, i wiemy również, że tak naprawdę wzrost i spadek energii trwa mniej więcej tyle samo czyli przez pierwsze 5,5 roku możemy zaobserwować wzrastanie energii na Słońcu, a później przez kolejne 5,5 roku spadek to możemy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli ten cykl zaczął się w roku 2019, to mniej więcej w okresie 2025 roku, być może trochę wcześniej, 2024, nasza planeta i generalnie ludzkość na naszej planecie będzie mogła odczuć właśnie tą wzrastającą aktywność pochodzącą ze Słońca. Czyli jeśli jesteś osobą która czuje, że energie narastają, czujesz związane z tym jakieś problemy na przykład zdrowotne, ma na myśli bóle głowy, jakieś duszności, problemy z sercem na przykład i wszelakie inne, to możesz również zdać sobie sprawę dzięki tej informacji z tego, że to wszystko będzie się intensyfikowało w najbliższym czasie. I teraz, tak jak już miałem niejednokrotnie okazję wspominać, ludzkość będzie to znosiła coraz gorzej i gorzej i gorzej, ponieważ żeby być w stanie przyjąć coraz to wyżej wibrujące energie, my sami musimy być na podobnym poziomie energetycznym. Czyli wszelkie osoby, które żyją na co dzień na niskim poziomie wibracyjnym, są negatywne, toksyczne, zachowują się w taki, a nie inny sposób i tak naprawdę będą odczuwały ogromny rozjazd energetyczny między energiami, które pochodzą z zewnątrz do, do ich doświadczenia tak naprawdę, a, a energiami, które mają tak naprawdę w sobie na poziomie duszy. W efekcie czego takie osoby będą odczuwały to jeszcze bardziej, będą odczuwały jeszcze większe konsekwencje tego, jeszcze większe bóle, większe choroby, większe problemy itd. itd. I teraz automatycznie po przekroczeniu tego progu mniej więcej 2005 roku, 2025 roku automatycznie gdzieś tam stopniowo zacznie spadać ta energia i zaczniemy coraz to mniej odczuwać te wszystkie energie. W tym okresie, gdy tak naprawdę zachodzą te zmiany na słońcu, stopniowo przez pierwsze 5,5 roku na słońcu pojawiają się punkty, takie jakby energetyczne, które można zaobserwować i zobaczyć, że one są troszeczkę ciemniejsze niż reszta słońca, ponieważ w tych konkretnych punktach temperatura słońca jest troszeczkę niższa. I w tych miejscach zazwyczaj są to takie, jakby dwa punkty, powiedzmy, takie jakby otworki. W których e, mamy biegun dodatni i ujemny, gdzie powstaje takie małe pole energetyczne, w tych miejscach kumulują się gazy zawarte na Słońcu, i po pewnym czasie te gazy są podpalane, i my, później, jako nasz układ słoneczny, co za tym idzie również i Ziemia, i ludzkość, odczuwamy właśnie takie konkretne przepływy energetyczne. I teraz, e, gdy, be, gdy przekroczymy powiedzmy tą właśnie barierę, 5,5 roku, stopniowo te plamki na słońcu zaczną zanikać. I teraz jest jeszcze jedna konkretna informacja dotycząca właśnie obecnego cyklu, ponieważ, jak się okazuje, te cykle są ukierunkowane również na energię, które znamy w duchowości, mam na myśli energię męską i żeńską. I jak się okazuje, energie, które tak naprawdę są wysyłane w naszym kierunku, w każdym cyklu zachowują się troszeczkę inaczej czyli, raz są wysyłane do nas energie żeńskie, a raz energie męskie, w zależności od cyklu, dzieje się to na przemienie. I teraz w obecnym cyklu wysyłane są na naszą planetę i generalnie na nasz układ słoneczny energie żeńskie. Czyli w kolejnym cyklu, który mniej więcej powinien, powinien rozpocząć się w roku 2030, będą na naszą planetę zsyłane energie męskie. Czyli jeśli zdajemy sobie sprawę z zachodzących zmian, można również się domyślić, że wiele tak naprawdę elementów naszego istniejącego świata ulegnie zniszczeniu i później, około roku właśnie 2030, można pomyśleć, że zaczniemy odbudowę pewnych aspektów naszej cywilizacji, naszego społeczeństwa. Mówię o tym, ponieważ... Tak naprawdę nie tylko my będziemy odczuwać tego skutki i te wszelkie takie, powiedzmy, anomalie zdrowotne, ponieważ jeśli cały układ słoneczny to będzie odczuwał, to nasza planeta również, ponieważ nasza planeta również ma swoje własne życie, ma swoją własną świadomość i ona również będzie przychodziła pewne konkretne zmiany. I teraz te zmiany będą wyglądały troszeczkę inaczej niż w przypadku ludzi, ponieważ jeśli my odczuwamy, powiedzmy, tak jak powiedziałem, jakieś bóle, jakieś dyskomforty dalej, itd., itd. To nasza planeta, Patrząc na to z naszej perspektywy będzie troszeczkę inaczej to wszystko odbierać, czyli będą się pojawiały różne anomalie pogodowe, wahania temperatur, tornada, trzęsienia ziemi, powodzie i wszelakie inne dziwne zjawiska, które my będziemy traktować jako anomalie pogodowe, a dla naszej planety po prostu będzie właśnie zmiana poziomu wibracyjnego, poziomu energetycznego. I teraz w tych cyklach 11-letnich tak naprawdę na Słońcu zmienia się pole energetyczne Słońca, czyli wówczas zamieniane są bieguny, biegun północny z południowym, czyli przez pierwsze 11 lat bieguny się zamieniają i później przez kolejne 11 wracają do punktu wyjścia, czyli taki powiedzmy cykl 22-letni jest pełnym obrotem biegunów i pełną zmianą i powrotem do stanu wyjściowego, tak naprawdę pola energetycznego Słońca. I teraz, jakby tego było mało, na naszej planecie obecnie również zachodzą pewne zmiany. Do których trzeba się odnieść, aby móc odpowiednio połączyć pewne kropki. Okazuje się, że na naszej planecie, ja już też troszeczkę miałem okazję o tym wspominać, zmienia się również pole energetyczne naszej planety, ponieważ e, jeśli przyjmiemy, że operujemy na troszeczkę większym poziomie wiedzy niż ta wiedza, którą znamy ze szkoły powiedzmy e, na przykład średniej, gdzie na geografii tłumaczono nam, że mamy biegun północny i południowy dla naszej planety. Czyli powiedzmy, tu jest północ, to jest południe, i dołożymy do tego jeszcze drugi biegun północny i południowy pola magnetycznego naszej planety, to możemy zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nasza planeta ma dwa bieguny. I teraz o tym biegunie magnetycznym rzadko się mówi, tego często się nie wykłada ludziom, ale teraz, żeby to dobrze zrozumieć, jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, jak działają magnesy, czy na przykład baterie, to wiesz raczej, że bieguny o podobnych kierunkach, tak naprawdę o podobnym poziomie energetycznym, mam na myśli na przykład dwa plusy, czy dwa minusy, będą się od siebie odpychać. I żeby następowało przyciąganie, no to musimy mieć oczywiście przeciwne bieguny. Czyli jeśli pomyślimy o, tylko i wyłącznie na ten moment, o biegunie geograficznym północnym i południowym, Kompas siłą rzeczy nie mógłby wskazywać w kierunku północy, ponieważ plus, powiedzmy, z plusem nie mógłby się do siebie przyciągać. I teraz to, co nam pokazuje kompas, to właśnie ukierunkowanie na biegun magnetyczny, który jest prawie, że, powiedzmy, odwrócony w stosunku do właśnie pola geograficznego, do biegunów geograficznych. I teraz w momencie, gdy nasz kompas wskazuje na północ, tak naprawdę wskazuje południe na właśnie biegunie energetycznym naszej planety. Czyli kompas jest ukierunkowany na pole energetyczne, ale przy okazji właśnie wskazuje na północ geograficzną. To próbuję powiedzieć i mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. I teraz ja to oczywiście pokazuję wszystko w bardzo uproszczony sposób, czyli że jest plus, minus, plus, minus. Ale w praktyce jest to troszeczkę bardziej złożone i też oczywiście nie jest to tak idealnie ustosunkowane ze sobą, nie jest to równoległe. Jest to troszeczkę skręcone, ponieważ jak się okazuje, biegun. E... Znaczy, generalnie bieguny energetyczne Ziemi przemieszczają się. I teraz pomiary tak naprawdę zostały rozpoczęte od roku 1831. W tym roku zostało tak naprawdę zlokalizowane konkretnie. Biegun, generalnie oba bieguny magnetyczne Ziemi zostały zlokalizowane, ich położenie i od tamtego czasu mniej więcej zaczęto miary i obserwacje tego, jak się one przemieszczają. I od tamtego czasu, jak się okazuje, w miarę przemieszczania się biegunów, które przemieszczają się coraz, coraz, coraz to szybciej, Również spada nasze pole energetyczne, naszej planety. I teraz, jak łatwo można się domyślić, w momencie, gdy pole energetyczne spada, wszystko, co jest na zewnątrz, ma do nas łatwiejszy dostęp. Wszelkie jakieś zanieczyszczenia pochodzące z powiedzmy kosmosu czy generalnie naszej galaktyki, ale co za tym idzie również energię. I w tym momencie można łatwo się domyślić, że energie słoneczne również mają do nas zwiększony dostęp. Przez to my będziemy to odczuwać jeszcze intensywniej, mimo tego, że już tak jak wyjaśniłem, będzie. Mm, Intensyfikacja tych energii to spadek tak naprawdę pola energetycznego albo aktywności pola energetycznego naszej planety będzie powodował łatwiejszy dostęp tych energii do naszego życia, do naszego doświadczenia ludzkiego. I teraz, jakby tego było mało. Mimo tego, że bieguny obecnie się obracają, nikt nigdy jeszcze nie ustalił w historii naszej ludzkości, przynajmniej w historii, którą znamy, z czego to tak naprawdę wynika. Kiedy bieguny, powiedzmy, się zamieniają, kiedy tak naprawdę zachowają się tak czy inaczej, nie do końca wiadomo, z czego to wszystko wynika i nie ma żadnych konkretnych podstaw, żeby to było, żeby można było to przewidzieć. I teraz, mimo tego, że te bieguny się teraz przemieszczają troszeczkę, nie wiadomo, czy pełna, tak naprawdę ich, pełna ich zamiana kierunków nastąpi, co o tym idzie, czy pole magnetyczne całkowicie się zmieni. W historii ludzkości tak naprawdę wyróżnia się kilka, albo, powiem powiedzieć raczej kilkaset takich okresów, gdzie następowała właśnie zmiana tych biegunów magnetycznych, które prowadziły do tego, że później pole magnetyczne, naszej planety bardzo mocno malało, czyli ma na się, że schodziło do poziomu energii na przykład zero, czyli wówczas dostęp wszelkich jakichś energii czy zanieczyszczeń pochodzących z naszego kosmosu, galaktyki czy generalnie ze sfery pozaziemskiej tak naprawdę, Miało do nas dużo, dużo łatwiejszy dostęp. I teraz w momencie, gdy się to działo, momentami w, na różnych etapach naszej historii pojawiały się takie jakby troszeczkę mniejsze bieguny naszej planecie. Ich liczba dochodziła nawet czasami do ośmiu, czyli był stały, ten, który znamy, jeden biegun północny i południowy geograficzny, plus. Osiem takich dodatkowych, dodatnich i ujemnych biegunów energetycznych. I w tym momencie, gdy ta liczba rosła, te bieguny zaczynały się ze sobą stopniowo gryźć. I tak naprawdę w pewnych miejscach naszej planety pole energetyczne było silniejsze, w pewnych troszeczkę słabsze. Co za tym idzie? No w pewnych miejscach mogły na przykład występować jakieś anomalie pogodowe, które nie wiążą się, jak się okazuje, tylko i wyłącznie ze Słońcem, ale także z zachowaniem naszej planety następowały różne zmiany, w niektórych y, oczywiście miejscach żyło się lepiej, w innych gorzej i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie zmiany powodowały to, że ludzkość oczywiście ponosiła konsekwencje związane właśnie z tymi zmianami. I teraz to są takie główne zmiany, które zachodzą obecnie w naszej, na naszej planecie i generalnie w naszym Układzie Słonecznym i teraz y, w nawiązaniu do tego, o czym teraz powiedziałem, czyli mam na myśli to, że już wcześniej takie rzeczy się działy, My, jako ludzie, wiemy, do czego to może doprowadzić. Były okresy w historii ludzkości, gdzie tak naprawdę cała ludzkość miała okazję wyginąć, i o tym wspomina m.in. w swoich książkach Dolores Canon. Były okresy, gdzie na naszej planecie zachodziły tak ogromne zmiany, które doprowadziłyby do zniszczenia całej ludzkości, którą znamy, i teraz. Obecnie mówi się dużo o tym, że mamy nawiązać kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi, dużo osób się na przykład tego obawia, dużo osób się tego boi i wiele osób ma przeróżne jakieś tam powiedzmy problemy z tym związane, budzi to oczywiście strach, ciekawość i tak dalej. I teraz w jednym z takich okresów, o którym pisze między innymi właśnie Dolores Cannon, ludzkość miała okazję wyginąć, ale pojawili się właśnie nasi powiedzmy bracia i siostry z pozaziemskiej cywilizacji, którzy zabrali nas na swoje statki i w momencie gdy Ziemia przechodziła te przeróżne zmiany, tak naprawdę my mogliśmy obserwować te wszystkie zmiany z, ze statków i w, na tych statkach tak naprawdę nie podlegaliśmy prawu czasu, czyli nie starzeliśmy się, mogliśmy tam czekać dowolną ilość lat, bo to nam się setki, miliony, jeszcze więcej lat. Przeczekać te wszystkie zmiany zachodzące na naszej planecie, i wówczas wrócić tutaj i odbudować wszystko od nowa. Mówię o tym, bo jeśli na naszej planecie zaczną się ogromne zmiany, tego powiedzmy, typu, to istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że historia się powtórzy. I właśnie dlatego między innymi jest teraz taka ogromna nagonka i tak naprawdę budzenie ludzi do tej świadomości, ponieważ w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie może być za późno. Osoby, które się nie otworzą na taki potencjał kontaktu, z drugą stroną najzwyczajniej w świecie będą musiały umrzeć, jeśli oczywiście do tego wszystkiego dojdzie. I teraz... Mając na uwadze, tak jak już też niejednokrotnie wspominałem, ludzkość obecnie dzieli się na dwie grupy na grupę nieświadomą, na grupę żyjącą z poziomu 3D, z poziomu ego i na grupę, która otwiera czakrę serca, przychodzi na poziom 5D i zaczyna się budzić do poziomu wyższej świadomości i o tym też wspominała Dolores Canon w swoich książkach. Ona pisała już, gdy ja jeszcze nie istniałem, gdy jeszcze się nie narodziłem i te informacje były już bardzo, bardzo dawno temu wypuszczane tak naprawdę do naszego świata. I ona mówiła właśnie o tym, że ludzkość się podzieli na dwie grupy, na grupę nieświadomą i grupę świadomą i grupa nieświadoma zacznie odchodzić z tego świata. Bo teraz jeśli pomyślimy logicznie. Jeśli zaczną się jakieś kataklizmy, jeśli zaczną się jakieś problemy, jeśli te energie będą spływały nieustannie do naszego świata, jeśli dodatkowo jeszcze mamy nawiązać kontakt z istotami pozaziemskimi, i generalnie jeszcze powiedzmy, weźmy pod uwagę milion innych rzeczy, których tak naprawdę nie mamy możliwości wziąć pod uwagę, to oczywiście wiele osób zareaguje na tą B, nic takiego nie ma, nic się takiego nie wydarzy i tak dalej. Ale. Co się dzieje w sytuacji, kiedy na naszej planecie spływają nowe energie, dzieją się różnego rodzaju kataklizmy? W tym momencie przetrwają ludzie, którzy mogą polegać na swojej intuicji, bo teraz, jeśli takie zmiany będą następowały no to technologia zawiedzie wcześniej czy później. Te energie tak naprawdę blokują technologię. Ja o tym jeszcze nie wspomniałem w tym nagraniu, ale można, będzie można zauważyć, że będą okresy w historii ludzkości, gdzie tak naprawdę technologia może zawieść. Nie będziemy mieli takiego kontaktu jak teraz, na przykład powiedzmy nasze urządzenia będą zawodziły, ponieważ wiele urządzeń, wiele tak naprawdę znaczna część elektryki, której obecnie używamy, polega między innymi właśnie na polu magnetycznym Ziemi. Czyli w momencie. Gdy to pole zacznie się zmieniać, gdy zaczną dochodzić pewne zmiany, znaczna część urządzeń zacznie na zwyczajnie w świecie albo źle funkcjonować, albo przestanie całkiem funkcjonować, w efekcie czego my już nie będziemy mogli opierać się tylko i wyłącznie na technologii, i wówczas będzie działała intuicja. I teraz, w momencie, gdy intuicja zacznie troszeczkę lepiej działać u nas, to oczywiście będzie działać tylko i wyłącznie osób świadomych, przebudzonych, czyli grupa z poziomu 3D nie będzie wiedziała co robić, będą panikować, będą biorąc pod uwagę jeszcze spływ tych coraz wyżej wibrujących energii, coraz gorzej to wszystko znosić, nie będą w stanie tego wszystkiego znieść, zaczną się oczywiście między sobą kłócić, tak jak już też miałem okazję wspominać. I teraz to doprowadzi do śmierci wielu, wielu, wielu osób. I z tym się trzeba liczyć. Takie problemy, jak na przykład wojna, czy szerokie manipulacje, które obecnie znamy ze świata polityki, tak naprawdę zejdą na plan. Drugi na planie pierwszym pojawi się wszystko to, co będzie związane na przykład ze żywiołami, powiedzmy. Ponieważ w momencie, gdy my się czujemy źle, gdy my czujemy, że zaraz odjemy z tego świata, że zagraża nam śmierć, nikogo nie będzie interesowało, czy masz pieniądze w banku, czy nie, bo każdy będzie się chciał po prostu dobrze czuć, każdy będzie chciał przetrwać, instynkt przetrwania się załączy. W efekcie czego intuicja wyjdzie na pole pierwsze i w w tym całym procesie, w tym nieprzyjemnym, aczkolwiek myślę potrzebnym procesie, zacznie się intensyfikowany rozwój duchowy ludzkości, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie będziemy mieli innego wyjścia. Jeśli będziemy chcieli przetrwać, będziemy musieli wejść na wyższy poziom energetyczny, po to, aby móc tak naprawdę móc tutaj żyć. No bo wraz ze wzrastającym poziomem energii i z zachodzącymi zmianami naszej planecie, najzwyczajniej w świecie nie będziemy mogli. Istnieć, jeśli tego nie zrobimy. I to należy brać pod uwagę. I generalnie takie zmiany są przewidywane. I jeszcze ja oprócz tego, co teraz podałem, tych wszystkich anomalii pogodowych, ja dostaję prywatnie swoje różne, jakieś przekazy intuicyjne, ponieważ każda osoba, która jest duchowo przebudzona, posiada swoje zdolności parapsychiczne i ja tak naprawdę potrafię do pewnego stopnia przewidywać przyszłość. Dostaję przekazy, które pochodzą do mnie z. Powiedzmy z przyszłości, ponieważ czas wiadomo jest tylko i wyłącznie zależny od punktu odniesienia i z iluzją, ale jeśli przyjmiemy obecny punkt odniesienia no to rzeczywiście dostaję przekazy pochodzące z przyszłości i wiele przekazy dotyczy właśnie kataklizmów, właśnie tak jak wspomniałem powodzi, trzęsień ziemi i wszelakich innych anomalii dostałem też przekazy dotyczące na przykład zlodowacenia, czyli mogą być takie anomalie pogodowe, gdzie zapanuje ogromna zima na różnych tak naprawdę fragmentach naszej planety lub być może i globalnie. Dostaję też informacje dotyczące tego, że świat, który znamy tak naprawdę przestanie istnieć, że wszystko, absolutnie wszystko się zmieni i jeśli chcemy patrzeć na przyszłość przez pryzmat przeszłości, którą znamy, to się tak naprawdę zawiedziemy, ponieważ my jako ludzie nie wiemy, czego nie wiemy i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co nastąpi w 100%. procentach. Dlatego ja ich miałbym dać radę osobom, które nie wiedzą, co w obecnej sytuacji robić i zastanawiają się, gdzie tak naprawdę będzie bezpiecznie, gdzie można się udać, co można zrobić. To prawda jest taka, że nigdzie nie będzie bezpiecznie. Wszędzie może się coś stać. Jeśli dojdziemy do skrajnego punktu, gdzie tak naprawdę na całej planecie zapanuje chaos, to liczę się z tym, tak jak powiedziałem, że historia się może powtórzyć i my po prostu będziemy musieli na pewien czas, na pewien okres opuścić tę planetę, przeczekać pewne zmiany, które tutaj zajdą, i wówczas, jeśli będzie nam dane, wrócić tutaj i później odbudować wszystko od nowa. I takie są moje obecne przewidywania na przyszłość. Więc jeśli jesteś osobą, która chce przetrwać, to przede wszystkim musisz przepracować to, co w tobie siedzi, wszelkie problemy, traumy, otworzyć serce, otworzyć się na wyższy poziom świadomości, zaufać intuicji. Albo generalnie zacząć ufać jej, nauczyć się jej ufać i tak naprawdę pozwolić jej, że prowadziła cię przez twoje życie. Ponieważ, e, niezależnie od tego, co ja tutaj teraz powiem, moja informacja raz, że nie dotrze do wszystkich, a dwa, że i tak to, czy ją przyjmiesz, czy nie, będzie zależne od twojego poziomu energetycznego. Ponieważ jeśli mamy inny poziom energetyczny, to Ty powiesz po prostu, że to nie jest prawda, że to niemożliwe i tak dalej. A jeśli jesteśmy na w miarę podobnym poziomie energetycznym, będzie to najzwyczajniej zwyczajnie świecie z Tobą rezonować. Czyli moja dzisiejsza informacja jest zależna w znacznej mierze właśnie od naszych dwóch poziomów energetycznych. Dlatego jeśli to z Tobą rezonuje, to cieszę się. Jeśli nie, to istnieje szansa, że być może kiedyś zarezonuje. I z tą myślą Cię na dziś zostawię. Dziękuję za uwagę, oczywiście za tydzień zapraszam do kolejnego materiału, jeśli pojawią się jakieś pytania to również zachęcam do ich zadawania, jeśli będę w stanie to odpowiem i oczywiście też zachęcam do dzielenia się swoimi przewidywaniami, bo jeśli ktoś, z, o, która jest z osób, która obserwuje moje materiały ma jakieś swoje prywatne przewidywania, domyśla się co może nastąpić to oczywiście warto o tym napisać, ponieważ w ten sposób pomagamy sobie nawzajem i po prostu e, gdzieś tam powiedzmy ubezpieczamy się wzajemnie. Na ten moment to tyle. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów. Pa-pa!